Ogrodnik. 5 mil od zgiełku Londynu leżało ciche, małe i bardzo urokliwe miasteczko, w którym szlachcice i ministrowie urządzali swoje letnie rezydencje. Oto historia jednego z najbogatszych właścicieli. Jednego, który wykraczał poza wyobraźnię. Ich ogrodnik Larsen precyzyjnie dbał o trawniki. Jego pasja sprawiała, że rzadkie kwiaty rosły wzdłuż kamiennej ścieżki i pokrywały kruche kamienne ściany. Przepyszne owoce wisiały w skupiskach na mocnych gałęziach drzew. A najlepsze warzywa rosły w wyszukanym ogrodzie kuchennym z najrzadszymi roślinami, zdobiącymi rozległą szklarnię. Ta posiadłość była świadectwem naturalnego piękna. Właściciele byli z niej dumni. Z pewnością zawitają do niej każdego lata. Ale mamy piękną posiadłość. Och, musimy włożyć w niego taki wysiłek, by go utrzymać. Ale jest wart ciężkiej pracy. W końcu ten majątek nosi nasze rodowe nazwisko. Cokolwiek zrobimy, będzie niczym w porównaniu do honoru, który przynosi nam ta posiadłość. Panie, witam cię serdecznie. Witaj, Larsen. Co masz dla nas w tym roku? Panie, od ponad 5 lat zajmuję się indyjskim mango. Owoc ten wymaga szczególnego rodzaju gleby i specjalnych metod podlewania. Przez wiele miesięcy studiowałem, jak je uprawiać, ale... Wystarczy, Larsen. Czy mamy jakieś plony? O, tak, oto one. Zebrałem dla pana najlepsze. Sam wybierałem najlepsze kształty i rozmiar. Chciałabym, żebyś zażył kąpieli, Larsen. O, przepraszam. Właśnie wykopywałem te nowe francuskie rzodkiewki. Potnij je i zobaczymy, czy indyjskie mango Larsena jest dobre. Powinieneś był już je pociąć, Larsen. Wybacz mi, pani. Ja... Po prostu je umyj. Czy są smaczne, panie? Pani? Są całkiem smaczne. Panie, przyszedł szlachcic Cornwall. Chce się z tobą widzieć. O! Zawołaj go tu. Już jestem w środku, przyjacielu. Witaj, miło cię widzieć. Czy to jest indyjskie mango? Wyśmienicie. Są przepyszne. Najlepsze, jakie kiedykolwiek jadłem. Kiedy byłeś w Indiach? Nie pochodzą z Indii. Larsen sam je wyhodował w naszej posiadłości. Larsen, jesteś niesamowitym pracownikiem. Larsen, skończyłeś pracę już w ogrodzie? O, tak, panie. Moje rzodkiewki. Mówiłem, że... Możesz pójść do ogrodu, Larsen. Ach, opowiadałam ci, jakie posiadanie majątku jest wyczerpujące. Och, jestem taka zmęczona. Cóż, przyszedłem, by zaprosić was na jutrzejsze spotkanie wieczorem. Mam nadzieję, że przyjdziecie. To będzie moja przyjemność, lordzie Cornwall. Pojawię się jutro. Czy mógłbym wziąć trochę mango? Larsen jest prawdziwym mistrzem. To nie Larsen, tylko błogosławieństwo naszych przodków żyjących na tej ziemi. Weź tyle mango, ile zechcesz. Zaraz zacznę je pakować. Następnego wieczoru pan i pani udali się do domu lorda Cornwalli. Podawano tam gościom jabłka i gruszki, naprawdę najsmaczniejsze, jakie kiedykolwiek jadł gość. Naprawdę jabłka i gruszki są przepyszne. Są one z twojej posiadłości? To nie dba, lordzie Cornwell. O, nie mam ogrodnika. Właściwie kogoś szukam. Te są z odmiany tak zwanej John. Kupuję je na targu. Sprzedawca mówił, że są wyjątkowe.
Cóż, ogrodnik zna swoje rośliny najlepiej, w szczególności egzotyczne. Powinniśmy się spodziewać wyjątkowych owoców z twojego ogrodu, Lordzie Maxwell. Lord Maxwell wszedł do domu i rozkazał słudze. Każ Larsenowi do mnie przyjść natychmiast. Tak, panie. Larsen robi kawał dobrej roboty w ogrodzie. Wołałeś mnie, drogi lordzie? Cóż, właśnie próbowaliśmy najsmaczniejszych gruszek i jabłek u lorda Cornwalla. Musisz iść do handlowca, Johna, lokalnego sprzedawcę, i zapytać go, skąd wziął właśnie te owoce. A potem dowiedz się, skąd pochodzi ogrodnik i jak sprawia, że owoce są tak pyszne. John, lokalny sprzedawca. Rano sprzedałem mu małą garść. Powiedział, że jabłka i gruszki są na wyjątkowe wieczorne przyjęcie. Nie wiedziałem, że mówi o tym samym, na które poszliście. Więc te gruszki i jabłka są z naszego ogrodu? Możecie to sprawdzić? O tak. Oto rachunek za sprzedaż, panie. Wypróbowałem specjalnej mieszanki gleby i obornika, żeby owoce były większe i bardziej soczyste i... Larsen! Mogłeś najpierw je dać nam, żebyśmy wypróbowali. Ale obsłużyłem cię tutaj, kiedy o nie spytałeś i mówiłeś, że są smaczne. Dość! Przynieś nam trochę owoców. Wyślemy je naszym przyjaciołom i powiemy im, że są wynikiem błogosławieństwa dawnych przodków żyjących na naszej ziemi. Naprawdę, Larsen, powinieneś uważać na te sprawy. Dalej, kontynuuj. Larsen, harujesz cały dzień i noc w ogrodzie. To dzięki tobie ta posiadłość posiada najpiękniejszy ogród w całym kraju. A do tej pory nie usłyszałeś ani słowa pochwały. Zrobione. Teraz mogę iść obejrzeć niebieskie lotosy. Niebieskie lotosy? Tak, i nie przejmuj się tym zbytnio. Dopóki pozwolą mi robić to, co chcę w ogrodzie, mam się dobrze. Następnego ranka lord Maxwell otrzymał pilną wiadomość. Król i księżniczka prosili, by natychmiast przyszedł do pałacu z powodu ważnego interesu. Co się stało, mój drogi? Król i księżniczka natychmiast wezwali mnie do pałacu w sprawie interesów Alabamy. Musisz wyruszyć od razu. Pomogę ci się spakować. Dobrze. Czy powinienem zabrać prezent dla księżniczki? Ale będziesz miał czas, żeby coś dla niej kupić? Księżniczka jest koneserką rzadkich kwiatów. Zawołaj tu Larsena. Larsen został poproszony o przyniesienie rzadkiego kwiatu z ogrodu. Przedstawił lordowi Maxwellowi swój niebieski lotos. Jesteś pewien, że jest rzadki? Oczywiście, panie. Można go znaleźć tylko w wysokich górach Indii lub Tybetu, ale ja... Wystarczy. Larsen, melony! Melony? Tak, szef kuchni królewskiej poprosił mnie o wysłanie melonów do zamku. Rodzinie królewskiej zasmakowały w zeszłym roku. Masz jakiś dowód na to? To wiadomość od królewskiego kucharza, którą przysłał mi rano, panie. Powinieneś dać nam ich spróbować. Dałem, pani, ale powiedziałaś, że są w porządku. Zeszłego lata nie udały się plony królewskiego ogrodnika. Poprosił mnie o kilka, a potem przedstawił je szefowi kuchni i rodzinie królewskiej. Nie daj się zwieść. Musisz już iść, mój drogi. Żegnaj, kochana. Zanieś melony do karety. Lord Maxwell podarował kwiat księżniczce. Była zachwycona. Włożyła kwiat do kryształowej miski na środku stołu konferencyjnego. Ale zazdrosny dworzanin dostrzegł lorda Maxwella. Kwiat, który dałeś księżniczce, jest dość pospolity. Naprawdę? Nie daj się zwieść Larsenowi, lordzie Maxwell. Ten ogrodnik jest o wiele zdolniejszy od Larsena. Powinieneś go zatrudnić za niego. Lord Maxwell wściekł się, słysząc słowa dworzanina. Wrócił do swojej posiadłości, by wyznaczyć Larsenowi zadanie.
gdy dotarł do posiadłości, Larsen rozmawiał z Lady Maxwell w ogrodzie. Larsen! Proszę, pozwól mi zabrać te stare spróchniałe drzewa. Będę tu uprawiał owies. Wiele ptaków będzie przylatywało do ogrodu, by go jeść. Wtedy ogród wypełni ich wesołe szczebiotanie i ożywi ich kolorami. Te drzewa są tam od zawsze, Larsen. Były tu, zanim się pojawiłeś. Nie dotkniesz ich. Ale panie, pomyślałem... Nie zapominaj, Larsen, że ten ogród należy do naszej rodziny. Jak śmiesz decydować, jak go prowadzić? Wybacz mi, panie. Dłużej już tu nie zostaniesz. Dobry dworzanin wysyła nam innego ogrodnika. Twoje usługi nie będą nam już potrzebne. Panie! Dałeś mi pospolity kwiat, który wręczyłem księżniczce, nazywając go rzadkim. No a teraz muszę napisać jej list z przeprosinami. Ale, panie... Nie każ mi się powtarzać. Odejdź! Larsen opuścił posiadłość, piękny ogród, który pielęgnował z miłością i troskliwie przez wiele lat. W międzyczasie Lord Maxwell napisał list przeprosinowy do księżniczki. Wasza wysokość, z przykrością informuję, że niebieski lotos, który ci podarowałem podczas mojej ostatniej wizyty w pałacu, nie jest taki rzadki, jak mi powiedziano. Przepraszam za niedopatrzenie. Mam nadzieję, że wybaczysz i zrozumiesz, że nie chciałem celowo cię oszukać. Z poważaniem, Lord Maxwell. Drogi Lordzie Maxwell, wiem, że kwiaty, które mi podarowałeś, rzeczywiście są rzadkimi okazami. Nawet jeśli są powszechne w Indiach i Tybecie, to w naszej części świata są rzadkością. To naprawdę niesamowite, że twój ogrodnik Larsen zdołał je wyhodować w naszym klimacie. Powinien być za to pochwalony. Wiele słyszałam o twojej posiadłości i ogrodzie Larsena, które chciałabym odwiedzić. W tym roku już na to za późno, ale proponuję wizytę w następnym lecie, jeśli to nie problem. Z poważaniem, księżniczka Flora. Odbyły się wielkie przygotowania do przyjazdu księżniczki. Zakupiono nowe nasiona oraz kwiaty. Wszystko nadzorował nowy ogrodnik. Maxwell nigdy nie uważał, że ogród należy do Larsena. Zawsze należał wyłącznie do rodziny. W międzyczasie Larsen odnalazł nowy dom u lorda Cornwella. Zaczął pracować nad przemienieniem jego ogrodu w magiczny. Minął rok. Nastało znów lato. Maxwellowie czekali na zapowiedzianą wizytę. Księżniczka dotarła do małego miasteczka. Stójcie! Woźnicy, zatrzymać się! Pole owsu, które dokarmiają ptaki? Tylko Larsen mógł o tym pomyśleć. To musi być to miejsce. No, wasza wysokość, jestem pewny, że posiadłość lorda Maxwella jest trochę dalej przed nami. A ja jestem pewna, że to jest ta posiadłość. To musi być najpiękniejszy ogród w całym kraju. Takiego dzieła mógł dokonać tylko dobry Larsen. Larsen? Czy to ty? Tak. Jestem księżniczka Flora. Księżniczka, wybacz mi, pani. Muszę się umyć. To tylko dowód na to, jak bardzo poświęcasz się w pracy. Czy masz może moje ulubione melony? Tak, zaraz je tutaj przyniosę. W międzyczasie woźnica wysłał wiadomość do pana Maxwella o przybyciu księżniczki. Pobiegli do posiadłości lorda Cornwella. Księżniczka Flora, wasza wysokość. Nasza posiadłość jest trochę wyżej. Jest? Ale Larsen jest tutaj.
księżniczka Flora dowiedziała się, że Larsen został zmuszony odejść po wręczeniu jej pospolitego kwiatu. Księżniczka była mądra. Zdała sobie sprawę, że samolubny Maxwell nigdy nie doceniał Larsena za jego wielki talent i miłość do ogrodnictwa. Postanowiła przywrócić porządek. Larsen, jesteś niesamowicie utalentowany i pracujesz z pasją. Dam ci ogród i rezydencję, w której będziesz mógł zrobić wszystko, co zechcesz, w dowolny sposób. Wynagrodzenie będziesz otrzymywał z królewskiego skarbca. Niech wszyscy, którzy zobaczą twój ogród, będą go nazywać rajem Larsena. Niech się stanie znany w całym naszym kraju. W końcu Larsen otrzymał uznanie, na które zasługiwał.